Dzieciaki z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych czytają najpiękniej jak potrafią. Dlatego też każdy z nich zasługuje na złoty medal w dziedzinie czytelnictwa. Jednakże konkurs pięknego czytania, organizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie, rządzi się swoimi prawami, do których uczestnicy musieli się dostosować. Mianowicie, konkurs polegał na tym, że dzieci biorące w nim udział najpierw przeczytały przygotowany przez siebie tekst, a następnie fragment konkursowy, na podstawie którego musieli odpowiedzieć na pytania zadawane przez komisję. Konkurs rozpoczęli uczniowie klas pierwszych. Brzydkie kaczątko nie rozumiało dlaczego, aż zobaczyło swoje odbicie w wodzie. Czy to naprawdę ja? Wołało zdziwione kaczątko. Na tafli jeziora kaczątko zobaczyło bowiem własne odbicie, a było to odbicie pięknego ptaka, takiego samego jak te, które miał przed sobą. Okazało się, że przed jesień i zimą kaczątko porosło znacznie. Jego ciało przestało już być takie pokraczne, a pióra nabrały białej barwy. We wnętrzu groty Aladyn znalazł komnatę wypełnioną srebrem i złotem. Wśród biżuterii stała stara lampa. Młodzieniec wziął lampę i tyle klejnotów, ile mógł unieść. Pobiegł do wyjścia i zawołał: pomóż mi, wujku! Najpierw oddaj mi lampę, powiedział mag. Stadion wiwatował, kiedy gotów do walki, dumnie wytoczyłem się z naczepy, witając sumy triumfalnym uśmiechem. Jestem szybki jak wiatr, powtarzałem sobie, szybszy od najszybszych. Jestem Zigzag McQueen, jeżeli dzisiaj wygram, spełni się moje marzenie. No to chodź, Jacek. Jacek zagląda przez płot. Chodź, idziemy bawić się do pan Kracka. A Kleks też może iść? Pewnie, Kleks też. Pewnego dnia lis wpadł do studni i nie mógł się z niej wydostać. Nagle spragniona koza podeszła do studni i widząc lisa zapytała, czy woda jest dobra. Lis odpowiedział, że tak. Koza, myśląc jedynie o tym, jak bardzo chce jej się pić, bezmyślnie skoczyła do studni. 4 tygodnie będziesz miała wesele, powiedziała do niej mrówka. Ale serneczko zaczęło płakać i powiedziała, że nie chce iść za mną samym na mokreta. Głupstwo, powiedziała mrówka. Nie upieraj się, bo cię ugryzą moimi białymi zębami. Będziesz miała takiego pięknego męża. Nawet kurka nie ma takiego pięknego czarnego kuta. Ma on dobrze zawczoną kuchnię i piwnicę. Powinnaś Bogu dziękować za takie. Dawno, dawno wymarzyła sobie dziewczynka. Nazwana czerwonym kapturkiem. Często razem z mamą odwiedzała babcię, która mieszkała w małej chacie za lasem. Jednak pewnego dnia mama była bardzo zajęta i dziewczynka musiała sama pójść do babci. Staruszka źle się czuła. Trzeba było zamieść jej lekarstwa, chleb i chłopiec. Mary lubiła z dala obserwować swą matkę. Wydawała się jej istotą uroczą, ale nie znała jej prawie wcale. Nic też dziwnego, że ani ją kochała, ani tęskniła po jej stracie. A ponieważ była dzieckiem nader samolubnym, wszystkie swe myśli skierowała ku sobie. Dobra. Wszystko zawiodło. Nawet napar z kwiatów róży okazał się nieskuteczny. Na dodatek karta zaczął się szybko rozprzestrzeniać. Po chwili kichali już wszyscy. Nikt już nie wie, jak skończyłaby się ta straszna przygoda, gdyby nie Agata, naśmiawszy się do woli, wyszła przez tą chatkę. No i co, mój jeszcze, zapytała, znam się na czarach. A czy chcecie wiedzieć, jak to było z Kubusiem zeszłego roku? Zeszłego roku było tak. Mama stawiała przy miednicy szklankę ciepłej wody i mówiła:
Kubuś, umyj zęby, a Kubuś raz szczotką w prawo, raz w lewo, łyk ciepłej wody twór do kubełka i już po myciu zębów. Dawno temu żyli król i królowa, którzy nie mieli dzieci i z tego powodu byli bardzo smutni. Jednego dnia podczas, gdy przechadzali się po królewskim parku, ze stołu wyskoczyła żaba i tak do niej rzekła: Moi najjaśniejsi władcy, wasze życzenie zostanie wysłuchane. Ta wiesza, jak każda dziewczynka, bardzo lubiła sekret. Jednak jak długo można było zachować tak interesującą tajemnicę tylko dla siebie. Całe 20 minut walczyła sama ze sobą, by nikomu nie wpisnąć ani słówka. Nie trwało to aż tak długo, gdyby nie szynkowa broda wyrośnięcia kosty na języku. Czasem matynka zasnęła, znów sen jakiejś góry. 38 gór, sen z 8 wieżami, pola na ścianie ma drzewa, a na środku polany połami. Jeden gra, drugi śpiewa. Daj mi rękę, daj rączkę, daj rączkę. Masz gorączkę, gorączkę. Płakała Imelka, choć się wcale nie zamoczyła. Popiołkom się to wszystko nie bardzo podobało. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zakazałam brać na ręce i Misia, i Metkę. Co mi to szkodziło? Nie nic, ale łatwo mogłam zaszkodzić malcom. Krucha są przecież także maleństwa. Ręka małych popiołeczek to miał być cud mądrości i przywiązania. Tak przynajmniej zgodnie zapewniały obydwie siostry. Muszę przyznać, że czarna owca chodziła za dziewuszkami krok w krok i pobekiwała, gdy się na nią wołało po imieniu. Poza tym była owcą i tylko owcą. A jej oczy spoglądały na świat ospale i łzawo. Taka jest cicha, zachwycała się nią Zosia. I taka łagodna, dopowiadała na tych miast Wisia. Wałęsała się u nas po podwórzu kość. Gnat wylizany do czysta, że nawet śladu zapachu kości w nim nie zostało. Była to psia zabawka. Każde szczenie podgryzało ją z nudów, gdy nic ciekawego nie działo się na podwórzu. I o tę zabawkę pobili się właśnie Miś z Metką. I tak solidnie, że Miś postępując zawlókł się do buty, a Metka z kością w zębach biegła po podwórzu. Odtąd nie dziwiłem się wcale, że Metka wybiegła z Misiem do furtki i obszczekiwała innych. Obcy. Jedno tylko ich dzieliło. Jedzenie. Metka wsadzała wprawdzie nos do psiej miski, ale kaszę jeść nie mogła. Za to Miś robił wielkie oczy, kiedy Metka szczypała trawę albo skubała sianę. Nadziwić się nie mógł, co też przychodzi do głowy jego Metce, że je takie obrzydliwości. Kupiłam kiedyś Metce owczy przysmak. Bryłą soli, włożyłam do siatki i uwiesiłam u słupa. W poniedziałek rano psówka czuła się jeszcze mniej pewnie. Maja nie szczędziła jej pieszczek i wspaniale się z nią bawiła, gdy były same, ale gdy tylko do kuchni wchodził ktoś inny, udawała, że nawet jej nie widzi. To było okropne. Psotka myślała, że zrobiła coś złego. Jedynym stałym lokatorem zawsze opustoszałego domu był pan Popiołek, listonosz. Zajmował on dwa maciupeńkie pokoje. Był wdowcem i miał dwie córki, bliźniaczki, Zosię i Wisię. Dziewczynki były tak podobne do siebie, że ja odróżniałam je tylko po kolorze wstąpienia. Pomyślała chwilkę. Trzeba
Trzeba każdemu pozwolić być tym, czym jest, szepnęła. I kochać go takim, jakim jest, odpowiedziała Misia. Mądre i kochane były te małe popiołeczki, prawda? I tego samego dnia Metka powędrowała na nowe mieszkanie. Było jej dobrze na wielkim, pustym podwórzu zamieszkanego domu. A kiedy rozeszła się wieść o tym, że popiołki mają owce, która służy rojną, było u nich. Okazało się, że Perełka miała córkę, tak czarną jak jej matka. Dziewuszki nazywały już Metką, że ta właśnie Metka ma dopiero 3 dni po karmieniu jej smoczkiem nie ma mowy i że wobec tego jest tak prawie, jakby już było po matce. Myślę, co by tu poradzić małym spłakanym popiełeczkom. Perełka małych popiołeczek to miał być cud mądrości i przywiązania. Tak przynajmniej zgodnie zapewniały obydwie siostry. Muszę przyznać, że czarna owca chodziła za dziewuszkami krok w krok i pobekiwała, gdy się na nią wołało po imieniu. Poza tym była owcą i tylko owcą. Godziny tak. Mama powiedziała mi wczoraj. Jutro są godziny tak. Zrobimy mu kawę. Udamy, że o nich zapomnieliśmy. A wieczorem, kiedy wróci z pracy, będzie miał niespodziankę. Wręczyłem mu prezenty, a pan Biłut przyniesie szampon. To pomysł mama Biłut. Więc dzisiaj rano, tak jak mi powiedziała mama, złożyłem tacie urodzinowy rzecz. Żył sobie na świecie całkiem zwyczajny koziołek. Tak jak inne koziołki, był uparty. Wszystko chciał robić po swojemu. Jednego dnia zachciało mu się wybrać na spacer. Nie odchodź za daleko, chmury się zbierają. Będzie burza, ostrzegała mama. Nie będzie burzy, odpowiedział koziołek i puścił się galopem po leśnej ścieżynce. W lesie było mroczno, a wkrótce uczyniło się jeszcze mroczniej. Wierzchołki wysokich sosen uginały się od podmuchów silnego wiatru. Przypłynęły z pewnym opóźnieniem pelikany. Poruszały się znacznie wolniej, ponieważ w woźkach miały kamienie. Teraz cały swój ciężki ładunek wysypały prosto na łby wilków. Tego już zbóje stanowczo nie mogły znieść. Wyjąc z bólu, porzuciły wiosła i skoczyły do wody. Wszystko dookoła znajdowało się pod wodą. Tylko tu i ówdzie sterczały czubki jakichś krzaków. Do suchego brzegu było daleko. Koziołek nie umiał pływać. Nie pozostawało mu nic innego, jak czekać, że ktoś mu uratuje. Trząsąc się z zimna, przykucnął i czekał. Wkrótce ujrzał znajomą świnkę sąsiadkę. Płynęła łódką po jeziorze. Ratuj mnie, świnko! Zabierz z tej wysepki do domu. Chcę do mamy! Błagał koziołek. Po 2 dniach koza i kozioł wyprawiły wielkie przyjęcie. Na uroczysty obiad zostali zaproszeni wszyscy, którzy w ten czy inny sposób przyczynili się do uratowania koziołka. O nikim nie zapomniano. Znalazł się tam nawet wróbelek i sikorka. W honorowym miejscu posadzono oczywiście dziką kaczkę, która pierwsza pospieszyła z pomocą mamy uparciochowi. 2 zwinne zajączki gdzieś znikły, ale po chwili wróciły dźwigając świeżą marchewkę i kilka głowy kapusty. Pelikany naładowały do worków te warzywa i po kilku minutach zrzuciły żywność do nóg uradowanego koziołka. Potem frunęły na brzeg
gdzie w pośpiechu kończono budowę trasy. Ale w jaskini zbójeckiej też nie próżnowano. Ostrzono noże i grzano wodę w kotło. Przekicały zające, przyczłapały bobry, przyleciały żurawie. Starucha Czapla przyprowadziła z sobą dwa pelikany, które właśnie gościły u niej przed odlotem do ciepłych krajów. Kaczka opowiedziała o tym, jak to latała nad łąką, która po ulewie zamieniła się w jezioro. Jak zobaczyła na małej wysepce samotnego, wystraszonego koziołka. Musimy go ratować, póki nie jest za późno, póki jeszcze wilki nie zwęszyły. Od dwóch dniach koza i kozioł wyprawiły wielkie przyjęcie. Na uroczysty obiad zostali zaproszeni wszyscy, którzy w ten czy inny sposób przyczynili się do uratowania koziołka. O nikim nie zapomniano. Znalazło się tam nawet wróbelek i sikorka. Na honorowym miejscu posadzono oczywiście dziką kaczkę, która pierwsza pospieszyła z pomocą małemu uparciuchowi. Nagle w rogu stanęła nieruszona świnka. A ja gdzie usiądę? Zapytała. Ale nikt nie odsunął się. Już dawno nie czuliśmy smaku świeżego mięsa koźlego, warknął stary wilk. Słodki przysmak, oblizała czarne wargi wilczyca. Ale jak się do niego dostać? Zafrasował się stary wilk. Można by wpław, ale nie lubię kąpać się przed obiadem. To niezdrowo, skrzywiła się wilczyca. Wracajmy szybko do jaskini. Zawołajmy na radę naszych braci. Koziołek przez ten czas nam nie ucieknie. Dwa zwinne zajączki gdzieś znikły, ale po chwili wróciły, dźwigając świeżą marchewkę i kilka burzek kapusty. Pelikany naładowały do worków te warzywa i po kilku minutach rzuciły żywność do nóg uratowanego koziołka. Potem wrnęły na brzeg, gdzie w pośpiechu kończono budowę tratwy. Ale w jaskini zbójeckiej też nie próżno ostrzono noże i grzano wodę w kotłach. Trzy młode wilki, trzech największych łobuzów, siedząc pod krakiem na grubym pniu, pchnęły w stronę wysepki, na której żałośnie pobiegiwał mały wilki koziołek. Dobrze, że zbóju zauważyła. Oceniane było nie tylko przygotowanie i przeczytanie własnego tekstu, ale przede wszystkim sposób prezentacji tekstu konkursowego i prawidłowość odpowiedzi na pytania. I tak, po naradzie komisji poznaliśmy laureatów. W grupie klas pierwszych na miejscu trzecim znaleźli się Dominik Lis i Karolina Zaród, na drugim Gabrysia Jarosińska i Oskar Szymkiewicz, a zwycięzcą został Kamil Zimnicki. Wśród drugoklasistów miejsce trzecie zajął Dawid Sidło. Stopień wyżej ex aequo uplasowały się Gabrysia Pietrzykowska i Agata Skórska. Najlepszymi czytelniczkami zostały Tosia Syska i Patrycja Chruściak. W grupie klas trzecich zdublowane mieliśmy wszystkie miejsca na podium. Trzecie miejsce wywalczyli Patrycja Rutkowska i Wojtek Myszura. Drugie wyczytały Patrycja Stępień i Maja Borek, a najlepsze okazały się Julia Ciołak i Kinga Mędrecka.